zaległości z gminami Miecza może działać wspólnie. Tak jak tutaj pani Ewelina zasugerowała, Karolina ze Smykowem. Tu jest dużo takich przylepnych osiedli, którzy mogą działać razem. Także tu nawet osiedla mogą razem się dogadać, złożymy jeden projekt większy, zrobimy coś jakby na naszym pograniczu, żebyśmy wspólnie z tego korzystali. Albo coś dużego na osiedlu i wiadomo, że wszyscy będą mieli do tego dostęp, bo jak wiemy, wszystkie zadania muszą być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Chcę pochwalić, bo przyznam szczerze, jak ja nigdy się nie spotkałam tutaj z jakąś nieprzychylnością pana rycerza, czy pani Alwany. Zawsze te projekty udawało się złożyć, sprawdzaliśmy właśnie w moich działach. To można to zrobić, tylko to trzeba poświęcić swój czas. Pan się musi chcieć to zrobić, ktoś musi za tym chodzić, ktoś musi edukować tych mieszkańców, że coś takiego jest. I przyznam szczerze, że ja to wszystko robiłam z pomocą też połowa osiedla. Naprawdę połowa osiedla mi pomagała w tym wszystkim. I po prostu państwa decyzja o sprzedaży tego była dla mnie pocięciem duchu. To mówię uczciwie. Natomiast chciałam cię tylko, żeby mi dał tę gwarancję, że mimo iż pan nie prowadzi tego zapisu o trwałości projektu, czy mamy gwarancję, że ten park nie zostanie sprzedany? Co? Park? Znaczy, jeżeli tam jest działka podzielona, tak? Rozumiem, rada wyraziła zgodę na sprzedaż części tego terenu. Jest zobowiązanie burmistrza, że ten dar tam powstanie i pewne działania mają być. Dokumentacja jest stworzona, tak? No to ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś został w rzekach z wydarzeniem do burmistrza. Jeżeli są jakieś tereny rekreacyjne, to nie można tego w tej części. To samochody są przeposuwane przez państwa radę. Tutaj też macie tak, brutalnie wiem, że nasz społeczny dziennikarz nagrywa cały czas, ale to powiem. Drodzy Państwo, moglibyśmy zaproponować Radzie Miasta wprowadzenie takiego zapisu trwałość projektu i tak dalej, ale miejcie Państwo świadomość, że nawet jeśli Rada by wprowadziła taki zapis, to na kolejnej sesji mogłaby go odwrócić. Więc to też nie jest jakieś wielkie zabezpieczenie, tak? Więc znów się odwołujemy do Rady, która jest tym, powinna być tym, jak to na poprzednim spotkaniu nazwałem wentylem bezpieczeństwa, tak? Żeby po prostu dbać o to mienie. No i tutaj z drugiej strony, jeżeli zakładamy, że intencje tego nabywcy potencjalnego nieruchomości będą ok, no to trzeba tam zostać, z punktu widzenia ekonomii takiej biznesowej, no to opłaca się zostawić tą zieleń, no bo tak czy inaczej trzeba potem spełnić jakby zapisy tego planu i tą zieleń tam jakoś zachować, tak? Więc tutaj myślę, że Rada Miasta nie będzie mieszkańcom podejmować decyzji o sprzedaży kolejnego terenu, tak? Jak już ten park jest projektowany, jest powiedział obiecany i tak dalej. Dobrze, dziękuję. 10. wniosek, tak? Chciałbym powiedzieć, że a propos siły Smykowa i tych projektów, jeżeli zrealizowane są takie projekty, to Państwo nie będziecie mieli problemu tylko ze Smykowem. Bo według mojego monitorowania tego głosowania, to Smyków w tym projekcie na park miał osiedlowy 80 głosów, a to mniej więcej pokrywa się, że głosują i na osiedlowe, i na ogólnomiejskie, a cała reszta, ponad 400 głosów tam było, to były z pozostałego miejsca, z pozostałego miasta, bo ludzie kupili, akurat to był ten czas, kiedy był problem z zielenią na rynku. I ludzie, że tak powiem, zagłosowali, bo tam głównym przykuwającym motywem była zieleń. I ludzie za tym zagłosowali. Więc to nie tylko to, że Smyków chce więcej zieleni w tym mieście, ale wszyscy ludzie chcą. Czyli nie jesteśmy w stanie dojść do takiego wniosku, że jak cała nasza bochańska społeczność jest w stanie się zgodzić na dużą inwestycję w danym miejscu, tak? Pod warunkiem, że ona będzie w miarę uznawana za rozsądność przez większość osób, które będą brały udział w głosowaniu. To tak można to określić, nie? Więc być może prowadzenie takiej konkurencyjności, którą tutaj zaproponowałem, zwiększyłoby nam nawet jakość tych projektów.
Chciałem powiedzieć, że w rywalizacji to ważna jest też stawka, czyli różnica między tym, co mówili, największa rywalizacja była 700 tysięcy na ogólnomiejskie, a teraz 100 tysięcy, jest poważna różnica. No bo teraz ogólnomiejski masz 100 ile? 100, a wtedy ogólnomiejski przy skatepaku 700 tysięcy. No było 400, ale 700 tysięcy na osiedlowy i na ogólnomiejski. No, gdybyśmy wprowadzili ten podział. Właśnie duże, małe i na te małe zadania stosunkowo niewysoką kwotę przeznaczyli i załóżmy, nie wiem, 600 tysięcy na ogólnomiejskie, no to wtedy mamy o co walczyć. I ostatnie, co chciałem powiedzieć, skoro właśnie wygooglaliśmy, że Kraków głosuje od 30 września do 15 października, budżet obywatelski za miasta, gdzie tylko, no nie mam teraz głowy, gdzie jeszcze później głosy, także da się to zrobić. Dziękuję. Dziesiąte, zwiększenie promocji budżetu obywatelskiego w mediach elektronicznych, no to jest jednoznaczne. Odpowiedź 11, realizacja projektów niewykonanych w latach poprzednich. No to już było omawiane, myślę, że nie ma co się tutaj wypowiadać. Więcej projektów ogólnomiejskich, a mniej osiedlowych. Potem na osiedle jest w obecnym czasie zbyt mała, aby zrobić coś konkretnego. No i tu jakby ta moja poprzednia wypowiedź jakby nawiązuje do tego, jak widać Państwo, widzicie Państwo, ja się tam przygotowałem, tak, prawda, to jest Krakowa, z kilku miast, też jakby taki research zrobiłem, żeby po prostu wiedzieć, jak w otoczeniu to się dzieje, więc propozycja duże, małe, no rzucona na warsztat, ale to nie urzędnicy będą decydować, tylko jakaś decyzja państwa radnych, propozycja, czy po prostu, bo na koniec tej dyskusji tak musimy dojść do wniosku takiego, czy po tej dyskusji pewne ustalenia mamy takie mniej formalne, jak sugestia, no to inwestujmy w, nie wiem, oświetlenie, tak, i inwestujmy w wymianę tej infrastruktury, która już podlega często remontom, ale być może są tak, będą takie zapisy, które byśmy chcieli jednak wprowadzić już formalnie. Wtedy będzie potrzebna decyzja, czy ruszamy regulamin, czy nie, tak? Jakby do tego będziemy dążyć. Więc chyba ewentualne podejście takie, że budżet obywatelski to nie są zadania ogólnomiejskie i osiedlowe, tylko duże i małe, no to będzie wymagało zmiany regulaminu na pewno.